I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dead Space. W tym momencie pójdziemy ubić Lewiatana. Lewiatan to jest tutaj boss. Dobrze liczę? Tak, 11 mam tych Contact Energy, plus jeszcze tam 4 w magazynku. 50, 70 właśnie pocisków do plazma katera. No i tamte poboczne amunicje nie są istotne. Natomiast właśnie ważny jest ten kontakt, kontakt beam i właśnie plazma cutter przy walce z tym bossem. Praktycznie każda broń, która bezpośrednio trafia już przy samym kontakcie. No i dużo apteczek, bo nie wiadomo, jak tam się nie trafi w jednym momencie, to nas od razu pierdyka taką macką. Pragnę podkreślić, to już jest boss. It's hard for me to believe what I'm seeing here. This is crazy. Absolutely crazy. I'm going to the mining deck. I hear that's where survivors are gathering. Jacob, I'll wait for you there. Życzę mi szczęścia, bo na hardzie... Ło, ale spadek FPS. Unknown antigen injected into the filtration system. Poison wasn't strong enough. Still alive. Get in there and kill it before it contaminates the entire ship. No. Mamy rozwalić Lewiatana, czyli tą formę organiczną, która zarosła. Widzicie to tam? Das ist eine kleine Leviathan. Na razie sobie zaległości pozdobywam całą amunicję, jaka tu jest. I wszystkie inne pierdołki, które tu uda mi się wychwycić kątem oka. Najbardziej mi zależy na apteczkach, powiem szczerze. Dobra, o! Takie to tam się wyrzuci, dropnie się tam i weźmie się dużo. Dziękuję bardzo. Dobra. Dalsze są już tam w oddali i ich nie wychwycę. To później dopiero. Dobra, jestem wystarczająco napakowany. Tutaj jest dużo właśnie tych bomb, które możemy wykorzystać. Moje uszy! Nie! Kurde, kontakt beam nie rozwala go za pierwszym razem przy tym. Come on! Udało się. Kontakt beam nie działa tutaj dobrze. Na normalnym rozwalało to od razu tą jego mackę przy pierwszym uderzeniu, nawet na najsłabszym poziomie. Dobra, z tego będę nasuwać. Come on. I dare you. Dobra. Co? Co to miało być? Co to miało być? Excuse me, what? Jakim cudem on mnie tak na hita uderzył? Ile ja miałem życia? Miałem dużo życia, co jest? Ale bez sens, ale bez sens. Ja pierniczek. Dawaj mi to. O, gra jaka jest teraz hojna, zobaczcie ile rzeczy mi tu przyciąga. Co to było? A to było głupie. Zniszczenie. Zniszczenie, śmierć, pożoga. Masz zginąć i zginąłem. Dobra. Jeszcze raz. A kurde, kontakt beam nie rozwala tej macki na raz, ale chyba możliwe, że nie trafiłem po prostu. Tak, dwa pociski. Nie! Nie! Wracaj tu! Dobra.
Tak to mogę działać. Trzeba mu te najpierw trzy macki rozwalić. Uch, to muzyka. Ten potwór, w ogóle te jego dźwięki, wszystko. I teraz pierdzielimy wszystko. Bierzemy spawarkę i nie zważając na nic, po prostu strzelamy w pysk. On będzie wypluwać do nas takie, nie wiem co to jest, jakieś kulki mięsa czy coś, ale my mamy po prostu strzelać do samego środka. Na nic nie mamy zwracać uwagi, bo tam w środku on ma taki coś żółty i mamy w to strzelać. Nawet jak jest tak zamknięty. Dajesz. Dobrze. Nie zwracamy uwagi na nic. Dalej walimy w to. No dajesz. Wystaw buźkę. Ile jeszcze ty chcesz w ten pyszczek dostać? Co? Come on! Po prostu strzelamy mu w ten pysk tam do środka. W końcu on zginie. Jest! Ja nie mogę, zobaczcie co, jaka sytuacja. Nie mamy w ogóle amunicji do karabinu, znaczy pistoletu plazmowego. No, tak wygląda walka. Isaac, you did it. Hammond, do you read? Oxygen levels are returning to normal. Damn it! He's gone again. No sign of his rig anywhere. It's up to us now. I've got a plan to get off this ship. I've located an SOS beacon on the mining deck. If you can get down there and activate it, we might be able to send a distress call. Oh God, I don't know how much longer that door will hold. Ja nie wiem, na czym straciłem aż trzy kreski życia. Jestem strasznie ciekaw. Możecie mi napisać w komentarzach, bo ja tego nie zauważyłem dosłownie. Kiedy ja tam niby straciłem te trzy kreski życia, bo nie zauważyłem, żebym w ogóle moja postać miała takie, wiecie, odruchy bólu, że coś tam. To nie wiem, na czym mogłem stracić. To jest zgliczowane. Zastanawia mnie, co się dzieje, kiedy się tak super blisko zbliżymy do tego lewiatana. Strasznie to wygląda. Chcę podkreślić, że to jest... 28 FPS-ów od tego jego... od tej jego krwi z buzi. Ostro. Ostro, ostro. Tu jeszcze jakieś amunicje wszędzie. Nic. Kurde, potrzebuję ammo. O. Dobrze, że przynajmniej ta amunicja do Force Gunna jest. Troszeczkę się nią można pobawić. Dobra, gdzieś tu jeszcze? Plasma cutter. Excuse me. Plasma energy. I demand. Dobra, nieważne. Jest wystarczająco dobrze, mamy 30 tych pocisków, dwa takie, dużo apteczek do sprzedania. Dobrze, mamy 4 duże. Ej, zajebiście. Tej sytuacji dawno nie mieliśmy, no nie? No. Stwierdzam, zajebiście. Oh, hello. Dobra, zajebiście, zajebiście, fajnie wyszło. Tu jeszcze tam amunicję się machnie. No. Pokonaliśmy pierwszego bossa w grze. W sumie można powiedzieć, że bossy są tylko te dwa. I nie ma więcej. To tak wygląda, jakbyśmy mogli to podnieść. Pyk. Pstryk. No, kontakt energy, właśnie widzieliście, że dobrze się sprawuje na trafienie w te macki. Na poziomie normal przysięgam wam, że jeden strzał z kontakt beama w taką mackę i ona odpada. Tutaj no niestety dwa razy, bo zwiększona jest dwukrotnie wytrzymałość przeciwników. Należy dwukrotnie właśnie strzelić w taką mackę. Ale widzieliście, że to jest bardziej opłacane. No i kiedy taka macka na was leci, to po prostu musicie odskoczyć. A, się posprzedaje te rzeczy.
Boże, te nareszcie large medpaki są super. Plasma Energy 7. Ha! Dobra. Tu się jeszcze Power Noda kupi. A co? Kto mi zabroni? Kto zabroni Boga temu? Super. No i co? No kierujemy się w tą stronę. Powietrze zostało oczyszczone. Wszystko dobrze działa. Lewiatan został unicestwiony. Żyć nie umierać. A Żajzak się ucieszył machając bronią. Zajebiście. Okej. Dobra, to teraz jedziemy windą do następnego poziomu. 10 minut jeszcze zostało do końca odcinka. Coś tam się jeszcze porobi. Ale co, mam nadzieję, że wam się podobało. W miarę konkretną taktykę. Naprawdę wtedy, jak on już zaczyna otwierać buźkę i tam pluć tymi mięskami w was, to po prostu strzelajcie w non-stop w jego tą buźkę, bo on tam ma to żółte coś, które musimy nawalać. Tam ogólnie metoda jest taka, jaką chcieli twórcy, że mamy rozwalić dwa te mięska i dopiero potem... Patrzcie na to. Rozczłonkowani. Rozwalić dwa te mięska i dopiero strzelić tam tą bombą, ale wiecie co, właśnie tyle ile bomb było na tym terenie, tyle bym musiał zużyć, żeby go zabić. A o wiele szybciej się okazuje, można go zabić strzelając mu po prostu w pyszczek. Ale widzieliście, aż 50... Całe chyba 50 pocisków zmarnowałem na to, żeby go zabić. Ale to na poziomie hard. No, wierzcie mi, że na poziomie normal, kiedy już macie na maksu damage'u ulepszonego plazma katera, to tam nie zabiera to zbyt dużo właśnie amunicji. Praktycznie na normalu, jakbyście przechodzili tak jak ja teraz, pod względem ulepszania i zbierania wszystkiego, to byście mieli już, no, bezproblemowo by wam wszystko wychodziło. Super. Dobra, kolejny poziom. Into the Void. Co my tu robiliśmy? Into the Void, Into the Void. Beacon grawitacyjny? Chyba tak. This may be our last chance of getting out here alive, Isaac. There's an asteroid loaded up in the mining bay waiting to be smelted. If you attach the SOS beacon to it, you can launch it away from the ship to make a clean broadcast. The beacon's on the maintenance subdeck. You can launch the asteroid from the control room. Damn. The control room is locked. It looks like they keep an emergency access key on the processing subdeck. Couldn't be easy, could it? I don't know how much more of this I can take. No właśnie. Jest coś takiego, że mamy szansę na ucieczkę stąd i musimy zrobić coś takiego, że na jednej z asteroid, która ma być przetopiona, znajduje się beacon. Możemy ją na nią umieścić beacon, czyli nadajnik, który wyślemy po prostu w przestrzeń kosmiczną i w końcu ktoś to odbierze, no nie? Plan bardzo fajny. Should work. Dramatyczna muzyka, a nic się nie działo. Zajebiście. Ja to jestem chorym człowiekiem. Koleś tu stęką umiera, w ogóle rzeczy, bajery, wszystko, a ja to ja strzelę ci w twarz. I mu strzeliłem. Dobra, taki stan amunicji i wszystkiego, jaki jest, mi się podoba. Która jest godzina w ogóle? Ja nie wiem, ile ja nagrywałem. Jest godzina 22:38. Coś mi się wydaje, że powinienem już pójść spać, żeby rano wcześnie wstać. Tak więc ja w tym momencie jednak zakończę ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby wbić przynajmniej 30 wyświetleń pod filmem, to będzie kolejny odcinek, bo taka liczba mnie satysfakcjonuje, a jak będzie 40, no to kurde, macie w banku. Tak więc do zobaczenia, na razie, pa!